Witamy Państwa już w pierwszym marcowym odcinku naszego programu, a ponieważ z nami Dariusz Romanowski, dzień dobry Darku, witam bardzo serdecznie, to znaczy, że będziemy mówić o projekcie, który już w tym miesiącu się rozpoczął, więc jeden tytuł za nami, ale za to trzy niezwykle ciekawe przed nami, choć jeden już omawialiśmy, pamiętam, z dr Sylwią Frach, mowa oczywiście o tym, co czeka nas 11 marca, czyli Biedne istoty, Emma Stone, Yorgos Lanthimos, mówiliśmy, że to jest film, który no, jest niezwykły, co by nie powiedzieć, patrząc na jego poetykę, na jego obrazowanie, no i fantastyczne w ogóle przygotowanie aktorskie tego obrazu. Film niezwykły, bo i niezwykły reżyser, jeden z najbardziej wyrazistych autorów europejskiego kina, począwszy od Kła. Filmu, który zrewolucjonizował europejską kinematografię poprzez Lobstera, Faworytę. To są tytuły, które myślę zapisały się już złotymi zgłoskami w historii kina i Yorgos Lanthimos po raz kolejny przesuwa tę granicę recepcji i tego, na co widzowie się odważą, bo trzeba mówić wprost, to wielka odwaga zobaczyć ten film, skoczyć na głęboką wodę bez rękawków do pływania, bez koła ratunkowego. Albo się ten film pokocha, albo zupełnie nie zrozumie, o co w nim chodzi. No na pewno dużo wypracowań szkolnych i studenckich można byłoby na temat tego filmu spokojnie pisać, prawda? Gdyby klasa czy też grupa studencka została zaproszona na taki obraz, to myślę, że wypracowania pod różnym kątem kulturowym, społecznym, malarskim, a w ogóle artystycznym, no można byłoby pisać, prawda? Tak, zwłaszcza, że kontekstów sporo, choćby nawiązanie do słynnego doktora Frankensteina, tutaj też mamy kobietę, lalkę, która zostaje stworzona niejako, przywrócona do życia przez szalonego, ekscentrycznego doktora, a później dzień po dniu próbuje się wyzwolić spod tego klosza i wejść w ten prawdziwy, rzeczywisty świat, poznać go i umysłem ogarnąć, nauczyć się, dowiedzieć się, zaszokować, odkryć te wszystkie absurdy naszej rzeczywistości, naszej, mówię, a rzecz się dzieje przecież pod koniec XIX wieku, ale ta emancypacja, która dokonuje się na naszych oczach jest no niesamowicie pięknie sfilmowana, niesamowita scenografia, finezyjne kostiumy, no i najwyższej klasy aktorstwo. Myślę, że Emma Stone w tym roku już za kilka dni, bo to będzie w nocy z niedzieli na poniedziałek, zdobędzie swojego pierwszego w życiu Oscara. Trzymam za nią kciuki, bo ta rola należy naprawdę do wybitnych. Oby, chociaż porównując dwa filmy i właśnie wejścia w rzeczywistość, to kiedy myślimy o Barbie, to też mamy, prawda, lalkową historię, prawda? Tak, taka zamerykanizowana, bardziej perwersyjna Barbie, ale film, którego nie da się zapomnieć. Jak raz się go zobaczy, nie da się go odzobaczyć. Polecam tym wszystkim, którzy lubią nowe, oryginalne doznania w kinie. No a teraz o dwóch filmach, które będziesz prezentował widzom 18 i 25, czyli Bankart i Obsesja. Obydwa niezwykle ciekawe. Dwa inne kina, no bo ten pierwszy to jest, co by nie było, produkcja duńsko-szwedzko-niemiecka, więc też z znakomitą znów rolą i świetnym tematem. No i zastanawiam się, jak ją klasyfikować gatunkowo też. Czy to będzie dramat psychologiczny, czy to będzie jednak dramat historyczny, czy w ogóle trzeba byłoby do tego filmu podejść też klasyfikując go gatunkowo? Myślę, że nie, bo tamtych gatunków jest sporo. To jest taki konglomerat, taki miszmasz wielu różnych gatunków. To jest zarówno kino psychologiczne, dramat historyczny, ale także romans, a najbardziej chyba przypomina to Northern, czyli taki western dziejący się na północy. Mamy przepiękne krajobrazy jutlandzkich wrzosowisk, nieurodzajną ziemię, na której nasz główny bohater, tytułowy Bankart, szlachcic, ale z nieprawego łoża, próbuje skolonizować, zasiedlić, uprawiać tę bardzo nieżyzną ziemię i za to chciałby dostać od króla wymarzony szlachecki tytuł. Oczywiście na początku jest przedmiotem wielu kpin panów z wyższych sfer. To nie może się udać, to nie wyjdzie, nie w tej krainie, która ma swoją potęgę, siłę natury. Tego nie da się okiełznać. A jednak on, realizując taki motyw self-made mana, czyli człowieka, który do wszystkiego dochodzi swoimi własnymi rękami, pracą, pokazuje, że to chyba się da. Ambicja,
upór, niesamowita pracowitość, to są cechy wyróżniające naszego bohatera. Oczywiście, no tak, ale nie zawsze będę... lokalne środowisko nagle okazuje się, i tak jest też w tym filmie, pokazuje, że staje, jakbyśmy to by powiedzieli, o koniem. Tak, bo to też jest film o walce klas. O pokazanie tego, że jeśli urodziłeś się w tej albo innej warstwie społecznej, masz niewielkie szanse na społeczny awans. To przecież jest bardzo uniwersalna rzecz, dziejąca się przez wieki, po czasy dzisiejsze. Przepiękne sfilmowane krajobrazy, ale też, tak jak powiedziałeś, wybitne aktorstwo, nie bez kozery. Mads Mikkelsen w grudniu otrzymał Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego europejskiego aktora. Ponadto akademicy europejscy wyróżnili operatora i autora kostiumów. Wszystkie nagrody zupełnie zasłużone. 18 marca Benkart, a skoro wspomniałeś o nagrodach, to kolejny film prezentowany w cyklu. To jest też film, który jest obsypany nominacjami, obsypany nagrodami. No i ma dwie fantastyczne aktorki, które w nim zagrały. Mowa oczywiście o Obsesji. Tak, Obsesja. Nominowana do tegorocznych Oscarów w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny, ale myślę, że jednak tej statuetki nie zdobędzie, bo konkurencja bardzo mocna, choćby wspomniane przez nas przed chwilą Biedne istoty, ale także Anatomia upadku, o której rozmawialiśmy w czasie ostatniego spotkania. Natomiast sam film tak czy inaczej jest wart naszej uwagi. To jest kino stricte psychologiczne. Bohaterką jest stosunkowo młoda kobieta, która na co dzień jest aktorką, gwiazdą telewizji i właśnie dostała propozycję, aby zagrać postać wzorowaną na autentycznej osobie. Ta autentyczna osoba żyje, mieszka gdzieś na amerykańskiej prowincji i ona postanawia ją w ramach przygotowań do tej roli odwiedzić, pomieszkać, zaobserwować, jak się zachowuje, jak mówi, i ona pomalutku zaczyna na naszych oczach przekraczać pewną cienką granicę, kiedy z gościa staje się podglądaczem, który stara się za wszelką cenę wejść bardzo głęboko w życie rodziny. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie ta rodzina, bo cały film oparty jest na prawdziwej historii. Kilka lat temu bardzo głośno było na całym świecie o historii pewnej 36-letniej kobiety, która rozkochała w sobie 13-letniego syna, kolegę swojego syna. To odbiło się bardzo szerokim echem w mediach na całym świecie. Rzecz bez precedensu, 23 lata różnicy i oryginalny tytuł tego filmu, May December, wskazujący właśnie na olbrzymią różnicę wieku. Młody chłopak, dzisiaj już oczywiście 30-letni, nagle staje ponownie, po prawie 20 latach, przed konfrontacją swoich wspomnień z dzieciństwa, co dużo mówić. Był świeżo początkującym nastolatkiem, gdy ta historia się wydarzyła. I teraz dopiero, jako dojrzały mężczyzna, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten związek, w którym nadal tkwi, który wydaje się być szczęśliwy, był wart tego zachodu, czy nie został jako 13-letnie dziecko zmanipulowany przez dorosłą, dojrzałą, w pełni świadomą osobę. Okazuje się, że grooming, to pojęcie, które robi zawrotną karierę w ostatnich latach, w czasach Me Too, w czasach cancel culture, że ten grooming nie ma płci, że tak jak mężczyzna może być opresyjny w stosunku do nastolatek, jak to pokazał świetnie Nabokow w Lolicie, tak samo i kobieta może niestety zmarnować dzieciństwo, młodość młodemu chłopakowi. Bardzo mocne kino, jeśli chodzi o odbiór emocji i przede wszystkim o pytania, jakie my, widzowie, musimy sobie po filmie postawić. To nie będą łatwe pytania i to nie będą łatwe odpowiedzi, ale film naprawdę wart naszej uwagi. Dwie wybitne role, Julianne Moore i Natalie Portman. Co ciekawe, przypomnę, Natalie Portman 20 lat temu zagrała w filmie, który też budził kontrowersje, bo tam 13-letnia dziewczynka była taką, no, quasi dziewczyną Leona Zawodowca. Też tak, etycy, moraliści stawiali pytania, czy to wypada. Jak scenarzysta, jak reżyser Luc Besson mógł dopuścić do sfilmowania czegoś takiego. Więc myślę, ten kontekst, ta dwuznaczność, myślę, każe nam odpowiedzieć na wiele istotnych pytań. No a że stoi za kamerą znakomity twórca, bo Todd Haynes, czyli twórca słynnego Daleko od nieba z 2002 roku, to trzeba było czekać te 20 lat ponad na jego... On miał tam po drodze parę filmów, ale myślę, że to będzie kolejny taki film, który zaznaczy, oczywiście, żeby nie był jego twórczość. Kolejna świetna rola, bo wspomniałem
wspomniałeś, Daleko od nieba, to już jest klasyk. Melodramat dziejący się w latach 50., ale z kapitalną rolą Julianne Moore. Tutaj po latach wraca pod skrzydła swojego reżysera i znowu tworzy kreację, którą myślę zapamiętamy na długo. A Państwo proponuję, żeby zapamiętali teraz dobrze pytanie konkursowe i na nie odpowiedzieli, bo dwie pierwsze poprawne odpowiedzi oczywiście zostaną nagrodzone upominkami od sieci Kin Helios, a teraz już oddaję głos Darkowi. W swoim pytaniu chciałbym wrócić do filmu, o którym mówiliśmy kilka minut temu, do Benkarta. Ponieważ 12 lat temu Matt Mikkelsen, gwiazda Benkarta, wystąpił w bardzo podobnym filmie. Rzecz działa się również w drugiej połowie XVIII wieku, również w Danii. Reżyserem był ten sam Nikolaj Arcel, a Mads Mikkelsen również zagrał tytułową rolę. Proszę podać, o jaki film chodzi. Naprawdę, z pozoru może zabrzmiało to bardzo skomplikowanie, ale odpowiedź jest prościutka co do tego. No nie mogę jej podać teraz od razu, a od razu ciśnie mi się na usta. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Zapraszamy Państwa do wysyłania odpowiedzi i zapraszamy Państwa na nasze kolejne filmowe spotkanie. Dariusz Szymanowski, dziękuję Ci Darku za spotkanie. Dziękuję pięknie. I do zobaczenia za tydzień.